Siemanko, w kolejnym odcinku kariery AC Monza na moim kanale. Bardzo dobrze, że zauważyłem to, że miałem mikrofon źle wpięty. Po 2 minutach materiału, nie po całym. No, był fatalny odgłos i bym musiał nagrywać jeszcze raz, i był zły. Na początku oglądaliście live charytatywny. Ja powiem wam, że oglądałem wszystkie edycje. No bo trochę chłopaków długo oglądam. No, na początku Lacha, potem trochę innych, ale no, z Lachem to jest tam naprawdę od początku jego przygody na YouTube, można powiedzieć. No i to, co się zadziało, coś niesamowitego. Rekord poprawiono ponad 250 tysięcy, 600 ponad tysięcy uzbierane, niesamowite, 10 zbiórek. No to pokazuje, jaka społeczność się potrafi zjednoczyć. No ja nie wyobrażam sobie grudnia bez live'a charytatywnego. Szkoda, że on się skończył. Powiem wam, że sobie nadrabiam, co się działo, kiedy nie oglądałem. Czyli zazwyczaj w nocy, albo jakieś poranki, albo w ciągu dnia, bo w sobotę praktycznie cały dzień mnie nie było. Więc sobie pomału tam nadrabiam. Fajnie, że mogę to nadrobić, bo mnie to bardzo ciekawi. Lubię ogólnie chłopaków i... No i to jest to coś niesamowitego, moim zdaniem. Czekam na kolejną edycję. Niech to trwa jak najdłużej. To jest prawdziwa ekipa. Ekipa fantasy to jest prawdziwa ekipa. Jedyna ekipa warta na tym YouTubie. Ale dobra, co ja robię na początku? Patrzę sobie na zawodników młodych, których bym mógł wypożyczyć w zimowym okienku transferowym, żeby wzmocnić trochę mój skład. Bo czemu by tego nie zrobić? Trzeba z tego korzystać. No i zobaczymy, co kogo w zimie uda mi się pozyskać. Będą darmowe ruchy transferowe. No i wiadomo, obrona. Możecie proponować mi jakiś obrońców środkowych do kupna. Ja nie mam pieniędzy, ale piszcie swoje propozycje w komentarzu, bo to nie oznacza, że je muszę teraz kupić, tylko już na przykład na nowy sezon. Piszcie śmiało w komentarzu jakichś środkowych obrońców, chętnie się przyjrzę nim. Też będę szukał, no ale potrzebuję. No i właśnie o tym środkowym obrońcu trochę pogadam później. No bo trochę moja gra w obronie kuleje. Choć Manchester się poprawiło, to jednak Monza jest słabsza. No i zobaczymy, ale ten Kumbula ma tak mało tempa. Ja myślałem, że on będzie dobry. Ale potem się okazało, że jest niedobry. No ale to co? Dzisiaj oczywiście kolejne odcinki. Ten odcinek miał wlecieć wczoraj, ale stwierdziłem, że nie ma odcinka na poniedziałek, więc go wrzucę w pełni. Nie ma odcinka na poniedziałek, to go wrzucę w poniedziałek. O, dobrze chciałem powiedzieć. A nie w niedzielę. No i gramy mecz z Lecce. Stwierdziłem, że mecz z Lecce to może być dobry sprawdzian, czy umiem grać w obronie. Potem się ogarnąłem, chyba po drugim meczu, że ja w taktyce wytycznych Ciura i ten lewy wahadłowy nie mają opcji wracać do obrony, a ja myślałem, że oni mają od początku i dlatego takie dziury trochę się robią na tym bokach. No Pilling daje radę. No na pewno myślę, że kogoś posprzedajemy w zimie, no bo już są piłkarze, którymi nie gra mi się dobrze. Może się to jeszcze odmieni. Wilfred Nyonto, 6 goli w 3 meczach. No kapitalny jest to transfer. Zobaczymy, jak się dzisiaj będzie spisywał. No i powiem wam, że mecz z Lecce był ciężki. Najpierwsza akcja, odzyskujemy piłkę, buongiorno. Idziemy skąd atakiem, ale tylko jest Nyonto. Co zrobi Nyonto? Poda do Popegi. Popega, niestety złe podanie Nyonto. I zobaczcie, od razu kontra, Lecce i Krstowicz. Jest na mojej liście życzeń ten napastnik. No i dzisiaj pokazał nam, że może być dobrym napastnikiem. 1-0. No my mogliśmy wyprowadzić kontry, nie udało się i straciliśmy gola. Kolejna akcja, Lecce. Podanie do Bandy. Banda, lewa strona boiska, fatalnie, Carboni, co on tutaj zrobił, Banda, Rafia i Strefessa, niestety 2-0, przegrywamy, no fatalny początek tego meczu. Ja myślałem, że to będzie fajne spotkanie, ale na razie jest tragiczne. Piłkę ma Lorenzo Insigne, podaje Nyonto, no i tutaj fauna Nyonto i gramy w przewadze jednego piłkarza. Stwierdziłem, że może to nam pozwoli wrócić do tego spotkania, bo na razie idzie nam bardzo słabo. No i tak naprawdę piłkę ma Popega, podaje do Ciuri, Ciura w pole karne, Kolpani, strzał zablokowany jeszcze, Popega, Birindelli, Nyonto, Insigne. No jak to nie wpadło do bramki, nie mam zielonego pojęcia. Druga połowa, akcja Lecce, Krstowicz, no naprawdę Krstowicz, świetny piłkarz, kto wie, może do nas dołączy. Wiedziałem, że dobre przeczucie go mieć na liście życzeń, bo jest dobry. No i ogólnie ten mecz był tragiczny w naszym wykonaniu. Co tu dużo powiem? Tutaj Pessina, świetne przejście Kolpani. Kolpani co zrobi? Poda do Nyonto. No i Nyonto jest jedynym piłkarzem, który strzela gola w tym meczu dla nas. 1-3 przegrywamy. Graliśmy w przewadze bardzo długo, ale graliśmy tragicznie w tym meczu. I niestety przegrywamy 3-1. Lecce. I możemy lecieć do kolejnego spotkania z Lazio. Z Lazio. Nie Lazio, to jest Lazio. Szkoda, że tych nie ma. Licencji na te wszystkie kluby. No i dobra.
bez jakichś większych zmian. Trochę potem zacząłem kombinować ze składem w następnych meczach. No i dobra, lecimy na mecz Lazio. To tu mamy Nyonto pewnie, czy strzeli 3 gole w 4 meczach, czy co tam. 4 gole w 3 ostatnich meczach Nyonto. No Nyonto jest niesamowity, ale na samym Nyonto daleko nie zajdziemy. No i tutaj nasza akcja Lazio, tutaj fatalne wyprowadzenie spod własnej bramki. Cataldi podaje do Isaksena, Isaksen podaje do Castellanosa i jak on tego nie trafił. Tutaj mieliśmy naprawdę bardzo dużo szczęścia, że nie było gola. No zobaczcie, no pusta bramka, no jak on tego nie trafił do pustej bramki? Nie mam pojęcia. A Lazio atakowało Isaksen, naprawdę bardzo talentowany piłkarz. Isaksen lobikiem, ale na szczęście Gregorio, Di Gregorio zdążył do piłki. Kolejna akcja Lazio, Marusic podaje do Luis Alberto do Pedro, Luis Alberto, Pedro. Małe zamieszanie, pole karne, strzał w broni bramkarza, to jeszcze nie koniec, Isaksen i na szczęście tylko rzut rożny. Tylko, no aż można powiedzieć, bo jest rzut rożny. Luis Alberto, na krótko do Pedro, tutaj odbierają piłkę, tracimy piłkę, Luis Alberto w polu karnym, ajajaj, fatalne zachowanie, Pedro, no niestety tracimy gola, no ogólnie w tym meczu również mieliśmy wielką padakę. Pierwszy odcinek naprawdę dobry, bo dwie wygrane na 3, ogólnie mogliśmy mieć 3 wygrane. Ale tutaj naprawdę fatalnie rozpoczynam ten odcinek. Kolejna akcja Lazio. Piłka do Marusicza. No, my nie mieliśmy kompletnie sytuacji. Marusic w pole karne, Castellanos. I 2-0. Fatalnie zaczyna się ten odcinek. Z Lazio też nie istnieliśmy. Kolejna akcja. Alessandro do Pessiny. Pessina fatalnie tu podał. I Castellanos. Ależ błąd obrony. 3-0. Ale tracimy gole. Ale fatalnie gramy. No i znowu przegrywamy. Czy końcówka meczu, może jakaś bramka, chyba nie, nie będzie, niestety przegrywamy 3-0. No i dobra, pozyskuję sobie Uriela Antune, meksykańskiego skrzydłowego, który jest bez klubu. No i powiem wam tak, dodałem sobie jeszcze Zendejesa i trochę żałuję, że wybrałem Zendejesa, ponieważ miałem jeszcze środkowego obrońcę do wyboru, Israel Reyes, i ja nie wiem czemu nie skusiłem się tego Reyesa. No nie znam jego w Realu, to też był powód, ale na jego statystyki patrząc, by był to lepszy wybór, a tak muszę czekać do zimy, aż kogoś sprzedam, by podpisać Izraela Reyesa, no bo Izrael Reyes się wygląda moim zdaniem bardzo dobrze i ja nie wiem dlaczego poszedłem tego Zendejesa, posunam kolejny skrzydłowy, a nie w środkowego obrońcę. Myślałem, że on może mieć mały overall, no ale Zendejesa na przykład wykorzystamy do jakiejś transakcji, no ale tutaj trochę popłynąłem, bonus za pensję, duży trochę. Przez ten bonus nie było już pieniędzy. Zamiast zrezygnować z tego transferu, to ja się uczę na swoich błędach, oglądając te klipy, co ja tu robię. Israel Reyes by był nam bardziej potrzebny niż właśnie Alejandro jeszcze Zendejas. No i no tak wyszło. Gramy z Bolonią, następne spotkanie. Sydney van Hooijdonk najlepszym strzelcem. Ciekawy piłkarz. Tutaj Giovanni Fabien, którego bym chciał wypożyczyć, a raczej go nie wypożyczą mi. Ale dobra, przechodzimy do tego meczu. Mamy Nyonto, Insigne, Colpani. Antuna sobie zagra w pierwszym składzie. A co, jest szybki. Colpani zejdzie trochę niżej. No i zapraszam was na skut meczu z Boli. Powiem wam, jedno z najciekawszych spotkań. Chyba najciekawsze tego odcinka. Podanie do Ciuri. Ciura do Nyonto. Nyonto do Insigne. Tam się świetnie odwraca. Insigne, prawa noga. I 1-0 dla Moncy. 8 minuta Lorenzo i Insigne. Tutaj sobie sprowadziłem małe zmiany. Wahadurowi wracali do obrony. Piłka do Antuny, ten do Ciuri, Ciura do Nyonto, no i co? I gol, 2-0, Wilfried Nyonto. Kapitalny początek z Bolonią, 13 minuta, dwie bramki, coś niesamowitego, ale my idziemy dalej. Colpani do Nyonto, Nyonto w polu karnym, no i 3, nie, fatalne pudełko naszego napastnika. Idzie Bolonia, Fabian, Orsolini do Fabiana, Fabian do Carsona, Carson i niestety 2-1, bramka kontaktowa Szweda, no i robi się ciekawie trochę, bo jest 2-1, przewaga topnieje, ale to my rozpoczynamy od środka, piłka na skrzydło, D'Alessandro, Insigne do Birindelli, co zrobi Birindelli, prawa strona boiska, Ciuria, Colpani, Nyonto w polu karnym, lewa noga i prowadzimy znowu 3-1. Nyonto.
Dobra, nie da się prowadzić ponownie 3-1. No prowadzimy znowu dwoma bramkami, bo nadal prowadziliśmy. No i ogólnie pierwsza połowa była kapitalna, to się Insigne, kolejna akcja Lorenzo, Antuna i 4-1. No pierwsza połowa kapitalna, co się działo? Co się tutaj zadziało z AC Monzą po tych dwóch fatalnych meczach? Nie wiem, ale w drugiej połowie Bologna stwierdziła, że robimy comeback. Fabien do Carsona. Co zrobi Carson? Podał do Van Hojdonga. Van Hojdong strzela, broni bramkarz, a niestety Orsolini dobija i mamy 4-2. Kolejna akcja Bologni. Jesper Carson, lewa strona boiska, Christiansen, pole karne. No i Van Hojdong z główki. Ogólnie bym go kupił, bo syn Piera Van Hojdonga świetnie wolny uderzał. No i czy będzie comeback Bologni? Ostatnia akcja meczu. Van Hojdong, Orsolini w polu karnym. Co tu się dzieje? Małe zamieszanie. Na szczęście obroniliśmy to. Wygrywamy 4-3, choć prowadziliśmy 4-1. Bardzo zacięte spotkanie. No Bologna zawalczyła do końca. Powalczyła, ale na szczęście przegrała. Ostatni mecz Sassuolo. Jeszcze będzie mecz taki symulowany. Gramy na wyjeździe. Tutaj Andrea Pinamonti na naszym szczelce. Też fajny piłkarz do ataku. No ja nie, czy nie zrobię tak, że obuduję atak Nyonto, Insigne i jakiś nowy napastnik, co nie? Ale Nyonto jest super na tym napadzie, ale ja bym chciał też mieć dwóch takich piłkarzy trochę szybkich za napastnikiem. Napastnik może trochę wolniejszy. No ma tego Colombo, no ale jest wypożyczony i raczej go nie wykupię. Taki wie, jakby może go rozwinął. Trzeba dać mu szansę. No i gramy z Sassuolo i właśnie Bayerami do Pinamontiego. No i Pinamonti strzela gola. 1-0 Sassuolo. Andrea Pinamonte, więc ten mecz nie rozpoczyna tak dobrze jak ostatnie spotkania. Ale naprawdę coś lepiej mi się grało. Insigne do Nyonto, czy Nyonto strzeli gola, Nyonto strzela gola. No, Wilfried Nyonto, odkrycie. To jest niesamowity piłkarz. To był dobry pomysł, że go kupiłem. Ale Sassuolo atakuje dalej. Prawa strona boiska, Horst Wendt, co zrobi? Wchodzi w pole karne, Pinamonti, Gregorio broni, świetna interwencja Di Gregorio. Monza chce iść z kontrą, czy się uda, Insigne, lewa strona, niestety jest sam. Czeka tutaj na Alessandro, świetnie to się Alessandro uwolnił. Alessandro biegnie, lewa strona boiska, Alessandro w polu karne, dużo miejsca, Alessandro do Nyonto. Tym Alessandro to jest piłkarz, który był wypożyczony, ale go zwołałem z wypożyczenia i daje radę na tym wahadle. No i kolejna bramka Nyonto, jeszcze koniec pierwszej połowy, Antuna, Ciuria, Kolpani, Alessandro, no i Alessandro strzela go na 3-1. Świetna znowu pierwsza połowa, tak samo było z Bolonią. No czyżby Monza zaczęła lepiej grać. Mamy kolejną akcję z naszych rywali, Bayrami, Castillejo, strzał zablokowany, Castillejo jeszcze raz i Di Gregorio, świetna obrona. Bayrami, kolejny atak naszych rywali, Pinamonti i Di Gregorio, świetna interwencja. No Sassuolo coś się starało, ale też mieliśmy swoją akcję, Insigne, sam, prawa noga, ładne uderzenie, ale niestety bardzo niecelne. Alvarez, ale coś się zabawił trochę, Alvarez strzela, no i Di Gregorio, po raz kolejny świetna interwencja. No i ten mecz kończy się wynikiem 3-1. Wygraliśmy to spotkanie. 3 punkty w naszym koncie. 2 zwycięstwa, 2 porażki. Jeszcze symulacja meczu z Salernitaną. Tutaj na szczelce jest Mateusz Łęgowski, Polak. Dobrze mi się nim grało w Lechii Gdańsk w karierze. No i dodałem go sobie. Spokojnie, Kosłucha, mów. Nie śpieszy ci się. Do listy życzeń. No bo to może być fajny transfer. Ja lubię Mateusza Łęgowskiego i na Polaka już trzeba postawić. Możemy jeszcze Rakoczeku kupił, bo też go lubię. No tutaj szukałem sobie jeszcze jakichś piłkarzy starszych, których mógłbym pozyskać. Zobaczcie, no nie wiem czy dla Was jak dla mnie, ale Marco Sau to jest taka legenda trochę, Ultimate'a, tak 13, FIFA 14. No to był niesamowity piłkarz wtedy, szkoda, że kończy karierę, bo bym go bardzo chętnie podpisał. Następny odcinek zaczniemy od meczu z Romą. No, aktualnie jesteśmy na 7 miejscu, dużo goli straciliśmy, ja to wiem. Ale aktualnie walczymy o europejskie puchary, więc tak naprawdę jest źle, ale nie tak źle. Frosinone, Hellas i Udine na razie spadają. Sorry, pstryknąłem sobie palcami. No i co? Ogólnie Nyonto nas trzyma w tej lidze. Di Gregorio, ale fatalnie niby broni. 5-18 ocena, no nie zgodzę się. 11 goli Nyonto. Więc Nyonto jest wybitny.
No i co? Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Możecie łapkować, subskrybować, komentować i to tyle. Na razie.